Chciałbym się z wami podzielić świadectwem mojego nawrócenia. Wszystko tak naprawdę w moim życiu zaczęło się jakieś 7 lat temu. Może większość z was też tak miała, może nie. Ale miałem taki czas w życiu, że się mi wszystko poprzewracało. Wszystko runęło, co mogło runąć, runęło. W pracy kiepsko. Rodzice zachorowali. Z dziewczyną się rozstaliśmy. No wszystko, co gdzieś tam w moim życiu mogło się przewrócić, zniszczyć, no to przewróciło się. I był to taki czas, że dla mnie bardzo ciężki, nie? Bo z relacji z Bogiem to nie miałem żadnej. Chociaż gdzieś od małego zawsze gdzieś tam miałem tę świadomość, że Bóg jest, ale nigdy nie miałem z Nim żadnej relacji, nie? To byłem świadom, ale tak sobie żyłem po swojemu. Miałem swój jakiś przepis na swoje życie i myślałem sobie, że jestem w sumie w swoich oczach dobry. Myślałem, że no robię poprawnie, bo przecież robię wszystko to, co inni ludzie. Nie, nie jestem inny, jestem taki sam, a nawet w niektórych rzeczach myślałem, że jestem lepszy od nich. Nie. No ale to nie potwierdziło mojej teorii, bo w moim życiu się wszystko waliło. Wszystko, co mogło. I gdyby tak naprawdę nie zaczęło się to walić, to bym Boga w życiu nie szukał. Nie, bo bym uznał sobie, że no, że było mi tam dobrze, że taki mam przepis na swoje życie. Ale był to taki czas, że każdy kolejny dzień był coraz bardziej ciężki. Ciężki, bardziej ciężki. Tak nie dawałem sobie już tym rady, nie? W pracy robiło się źle, więc musiałem podjąć jeszcze drugą pracę. Pracowałem wtedy na 2 etaty. W międzyczasie do szpitala, do taty. W międzyczasie myślałem o tym rozstaniu i tak no przytoczało mnie to coraz bardziej, aż miałem taki czas pod koniec roku, że no nigdy się nie modliłem do Boga, bo jak się modliłem, to miałem tam jakieś regułki i według tych regułek się modliłem, ale tak naprawdę zawołałem wtedy do Boga, że mam już tego dość, że już nie chcę tak żyć, że jak to ma tak być, to ja tak nie chcę, nie? Że to nie ma sensu, po co się tak męczyć. I w tym czasie to były święta Bożego Narodzenia. Pamiętam ten dzień i pamiętam nawet godzinę, 26 grudnia, 16, nie? Że przyszła mi taka myśl, żeby oderwać się od tego i uznałem, że pójdę pobiegać sobie. I tego dnia poszłem pobiegać, jako że nadużywałem alkoholu, miałem tam problem z używkami, więc za długo i daleko nie byłem w stanie pobiegać. Przebiegłem, pamiętam, wtedy chyba niecałe 4 kilometry. Dużo czasu mi to zajęło i ledwie żyłem później. Ale jedno, co mi się tam spodobało wtedy, że miałem spokój trochę w głowie, nie? Że było coś inaczej, że już nie musiałem myśleć o tym, o czym wcześniej myślałem. I taki spokój przyszedł. Pamiętam tego dnia jeszcze, jako że też miałem problem gdzieś tam z internetem, że gdzieś tam dużo siedziałem, to jak sobie coś przeglądałem, podpowiadało się mi taki filmik, jaki jest początek wszystkiego, nie? Okazało się, że prowadziła to taka osoba, takie rozważania biblijne od początku. Gdzieś ten tytuł gdzieś mnie zachęcił, bo zawsze lubiłem taki temat przyrody i w ogóle i no to zachęciło mnie, to uznałem, że sobie sprawdzę, nie? I nie było to jakieś długie, więc uznałem, oglądnę i pamiętam, że ta osoba, która to prowadziła, no tak jakby znała mnie, nie? Wszystkie te problemy, które tam poruszali na początku świata, to no tak dotknęło mnie to, że ja też miałem te problemy, nie? Że byłem uporny, że często robiłem wbrew jakiejś woli komuś, już nie mówię nawet Bogu, ale no byłem uparty w swoim działaniu, nie? I jak sobie to założyłem, to tak myślałem, że tak mam zrobić. I był też taki czas tam, że ten prowadzący no, prosił, żeby sobie sprawdzać też w Biblii, bo podawał jakiś werset, no ale no, nie miałem Biblii wtedy, nie, przyznaję wam, że nie miałem. I jako, że się mi to spodobało, to uznałem wtedy, że no, zamówię sobie i kupię. I pamiętam, że jak się to skończyło, to podpowiedział się mi następny filmik i też go obejrzałem. I następnego dnia też sobie uznałem, że zrobię sobie taki czas znowu, nie? Że sobie
dam no, głowie trochę spokój i pójdę pobiegać, nie? Wiadomo, nie jakoś daleko, długo, ale no, na tyle, ile byłem w stanie, tyle gdzieś tam sobie chodziłem. I rozmyślałem sobie nad tym słowem, które usłyszałem. I w tym czasie też miałem problem z nadciśnieniem tętniczym. Nie wiem, czy ktoś z was ma, ale no, miałem wysokie ciśnienie i zdarzało się tak często, że po prostu krew się mi stąsalała, nie? Więc na przykład spałem sobie i w międzyczasie, no spałem, budzę się i coś jakoś ciepło mi, a tu wszędzie krew, nie? Więc no, nie pasowało mi to trochę do tego biegania, no bo to znowu wysiłek no i może się jeszcze pogorszyć, nie, mój stan. Ale w miarę jak to gdzieś tam dalej to studium prowadzili, a sobie to dalej gdzieś tam słuchałem, no bo dotykało mnie, to nie powiem, więc chciałem tego słuchać i sobie to rozważałem na tym bieganiu. I pamiętam, że pewnego dnia ten prowadzący zadał takie pytanie, bo wiadomo, nie widział nas przez ten kanał na tym internecie, ale czy chcielibyśmy oddać swoje życie Jezusowi, nie? Ja wtedy w ogóle tego nie rozumiałem, nie? Do mnie to w ogóle nie docierało, nie wiedziałem, jak to w ogóle mam zrobić i dla mnie to takie ciężkie było. Ale z czasem, jak biegałem sobie, to dostrzegłem jedną rzecz, że ta krew się już mi z nosa nie leje, nie? Że nie mam już tego problemu, że gdzieś po prostu coś robię i ta krew mi nagle z nosa leci. I uznałem sobie, że sprawdzę sobie to ciśnienie i się okazało, że nie mam już 160 na 130, tylko 120 na 100, czyli takie w normie. I się zastanawiałem, jak do tego doszło i coś tu się w ogóle stało, nie? Myślę, że ja nic nie zrobiłem, nigdzie u żadnego doktora nie byłem, a zostałem uzdrowiony, nie? I wiecie, kochani, że no Bóg jest dobry, nie? Mimo, że nawet my w życiu wiele błędów popełniamy, kroczymy gdzieś swoją drogą, swoimi ścieżkami, to Bóg jest miłującym Ojcem i dotyka nas. Bo pewnie w jakim stanie jesteśmy, no bo nas kocha. Bóg, Pismo mówi, że deszcz spada na sprawiedliwego i na niesprawiedliwego. Że Bóg w swojej łasce każdego dotyka. I również mnie dotknął. I pamiętam dalej, jak sobie robiłem ten czas taki z bieganiem. Biegałem coraz więcej gdzieś, coraz więcej i więcej. Te rozważania też były dłuższe, że pewnego razu znowu ten prowadzący zapytał, czy nie chcielibyśmy tego życia oddać Jezusowi. I wtedy pamiętam, był też taki czas, że zaczynałem rozmawiać z Bogiem o tym, czego nie rozumiem, czego nie wiem. I pamiętam, że czytałem w Ewangelii taki rozdział, jak Jezus wisiał na krzyżu i ludzie wołali, żeby go ukrzyżować. I wtedy przyszło do mnie takie przekonanie, że przecież ja sam nie byłbym lepszy, nie? Że ja bym też tam stał pod tym krzyżem i też bym wołał, żeby tego Jezusa ukrzyżować, nie? No był to czas, gdy bardzo mnie złamało, nie? Że tak jak kiedyś uważałem się za takiego dobrego, fajnego, to tak naprawdę sobie zdałem sprawę, że jestem grzesznikiem. I że to ja tam tak naprawdę powinienem wisieć, a nie Jezus. Ale On to zrobił dla mnie, nie? Że to był wielki dar łaski. I dziękuję Bogu, że pokazał mi to wtedy. To był też czas, w którym oddałem swoje życie Jemu. Wtedy gdzieś przyszło poznanie tego, co to tak naprawdę znaczy. I z radością to zrobiłem. To był mój chyba najbardziej radosny dzień w życiu, kiedy przyznałem się do Niego, nie? Kiedy mogłem powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I powiem wam, że moje życie się diametralnie zmieniło. Bo jeśli chcesz iść za Jezusem, to dajesz Mu tak naprawdę swoje stare życie. Kiedy ty próbowałeś sobie sam poradzić, kiedy myślałeś, że masz jakąś receptę na swoje życie, ale On ci daje nowe. Swoje, lepsze. I nigdy nie będziecie mieć lepszego życia, niż On by wam dał. Nigdy. Choćbyście się nie wiem jak starali. Ja starałem się bardzo i nie udało się mi nigdy. Więc stoję tu jako świadek, że no nie da się tak. Że Jezus jest najlepszy. Że
że Jego drogi są najlepsze. Słowo Boże też mówi, że wielu biegnie na stadionie, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak, biegnijmy, abyśmy ją my zdobyli. Też jak biegałem, to brałem udział czasem w takich zawodach i tak naprawdę tylko jeden wygrywa, nie? Reszta, każdy drugi, trzeci, to już jest przegrany. Tylko ten pierwszy wygrywa i tak naprawdę, żeby mieć tą relację z Bogiem, to my też musimy w tym biegu wygrać. Musimy oddać to swoje życie Jezusowi i dopiero wtedy jesteś tak naprawdę zwycięzcą. Kiedy masz relację z Nim, kiedy dajesz Mu swoje życie, On daje Ci swoje. Chwała Panu.